Moje wspomnienia z Ni no Kuni są dość dziwną mieszanką radości oraz smutku. Z jednej strony byłem wręcz oczarowany tytułem na PlayStation 3, który otrzymałem przed premierą. Wtedy też popełniłem największy błąd mojego giereczkowego życia. I nie, nie mówię o graniu w Never Dead albo Crysisa 2 i 3, chociaż to było w czasie tej samej generacji. Po dziś dzień żałuję, że nie kupiłem wersji kolekcjonerskiej Ni no Kuni, ponieważ to było dzieło cudów. Z czasem pojawiło się też Ni no Kuni 2, ale niestety, pomimo że kupiłem ten tytuł na promocji całkiem niedawno, to jeszcze nie miałem okazji go odpalić. Co nie zmienia faktu, że jak tylko dowiedziałem się, iż na Netflixie będzie dostępny film pełnometrażowy, który miał być powiązany z tym uniwersum, to momentalnie postanowiłem poświęcić mu to około 1,5 godziny i obejrzeć go. No i powiem wam, że przywitała mnie dziwna mieszanka audiowizualna, która niby pasowała do tego pięknego, kolorowego i baśniowego wspomnienia, które miałem związane z Ni no Kuni, ale niestety miałem dziwne wrażenie, że czegoś tutaj brakuje. Chwilę mi zajęło zrozumienie, co to był za brakujący element. Tak, z 90% filmu. Otóż, o ile wszystko naprawdę wyglądało, jakby było na odpowiednim miejscu, zaczynając od modeli postaci, które przypominały designem to, czego doświadczyłem w grze, poprzez wygląd miejscówek i nawet ścieżkę dźwiękową, która temu wszystkiemu przygrywała w odpowiednich momentach, tak niestety brakowało tutaj jakiejś magii, która aż wylewała się z pierwszej odsłony gry. Może było to spowodowane faktem, że za ten tytuł nie odpowiadało Studio Ghibli na spółkę z Level 5, a Oriental Light and Magic. Co w sumie wyjaśniałoby, czemu mieszanka grafiki trójwymiarowej i dwuwymiarowej jest w wielu momentach tak mocno inwazyjna. A przez inwazyjna mam na myśli, że twórcy prawdopodobnie w ogóle nie starali się jej ze sobą spasować. Często wygląda to, jakby dwa zupełnie różne filmy o tej samej tematyce były po prostu nałożone na siebie. Mimo wszystko liczyłem, że będzie to jakoś lepiej rozwiązane, ponieważ to nie są początki takiej animacji i mieszania tego wszystkiego. Wiele innych studiów zajmujących się produkcją anime nauczyło się ładnie przeplatać oba te style. Czego bardzo dobrym przykładem może być omawiane niedawno Kimetsu no Yaiba, które robiło to wręcz w mistrzowski sposób. Co by jednak nie mówić o szacie wizualnej, to należy pochwalić fakt, że Olm postanowiło pokusić się o stworzenie nowej historii w tym uniwersum, zamiast odtwarzać te już znane. Życie już nie raz nas nauczyło, że zamykanie w 1,5 godziny czegoś rozbitego na dziesiątki, jak nie setki godzin, bardzo rzadko się udaje. Plusem jest również to, że są motywy, które odnoszą się do gier, ale w żadnym przypadku nie są jakoś super nachalne. Tutaj w tle pojawi się coś znanego, jakaś super poboczna postać przypomina kogoś z gry i tym podobne. Widać, że studio albo miało przykaz, żeby puszczać oczka w stronę fanów gier, albo sami z siebie postanowili to zrobić. Niestety, jeżeli chodzi o jakość tej oryginalnej fabuły, to jest ona dość rozstrzelona. Sama w sobie zawiera wiele fajnych zagrywek, ale są one przysypane wręcz hałdami głupich i nielogicznych motywów. Najprościej można by to porównać do szukania 10-groszówki w 5-kilowym worku nakrętek z Castoramy. Czasami naprawdę trudno było mi uwierzyć w motywy, które wepchnęli do tego filmu. Wyglądało to trochę, jakby nikt nie sprawdzał scenariusza przed ostatecznym zatwierdzeniem. Bez zagłębiania się jednak w jakieś szczegóły, które niektórzy mogą uznać za spoilery, opowieść, jaką prześledzimy przez te około 1,5 godziny, opowiada o dziwnym trójkącie miłosnym między trójką przyjaciół. Oczywiście, jak to w takich produkcjach bywa, dwie osoby są w sobie zakochane, a trzecia potajemnie podkochuje się w tej już zajętej. Imiona tej trójki to Yu, Haru i Kotona. Przy czym od samego początku jesteśmy traktowani jakimś dziwnym przeświadczeniem, że fakt, iż Haru i Kotona są razem, jest spowodowany tym, że Yu porusza się na wózku inwalidzkim. Co niby ma wyjaśniać przy okazji jego wycofanie społeczne i fakt, czemu jest tym potajemnie podkochującym się w Kotonie. Tak czy siak, nagle z niewiadomych dla wszystkich powodów Kotona zostaje zaatakowana przez postać, która wygląda jak rodem wyciągnięta z gry wideo. W młodzieńczym odruchu szaleństwa i zapominając o Kotonie, Yu i Haru ruszają w pościg za tajemniczym adwersarzem i w najbardziej nielogiczny z możliwych sposobów zostają przeniesieni do innego świata, co rozpoczyna ich, wydawałoby się, pełną magii i przygód podróż w nieznane. Na początku nawet nie chcieli zaakceptować tego, że znaleźli się w krainie rodem z baśni, gdzie magia i technologia koegzystują ze sobą. Co było zrozumiałe. Jednak za każdym kolejnym razem również byli strasznie zdziwieni tym faktem, co jest dziwne, no ale cóż. Albo mają bardzo krótką pamięć,
albo za każdym razem, kiedy pojawiali się w innym świecie, to dochodziło do dziwnego rodzaju magicznej amnezji. Przy czym, pamiętacie motyw Yu sprzed kilku sekund i fakt, że był osobą, która poruszała się na wózku inwalidzkim? Otóż twórcy prawdopodobnie nie mieli pomysłu, jak wykorzystać ten aspekt historii i porzucają go w kilka sekund po przekroczeniu magicznej bramy. Tak, dobrze się domyślacie. W kilka chwil po przeniesieniu do krainy pełnej magii, jeden z naszych głównych bohaterów nagle przestaje być kaleką. Co ciekawsze, porusza się o wiele lepiej niż Haru, który z całej trójki był tym typem sportowca, hartującym swoje ciało od lat. Już pomijam fakt, że bez żadnego treningu zdobywa on niebywałe umiejętności walki mieczem, które w późniejszych etapach historii służą mu do pokazania, jak jego system wartości nic nie znaczy. Pozwólcie mi wyjaśnić, bo to będzie idealny przykład, jak zachowuje się nie tylko Yu, ale też wszyscy inni bohaterowie. W późniejszych rozdziałach filmu Yu zarzeka się, że nie będzie nikogo zabijał. Po czym kiedy dochodzi do walki, nie ma z tym najmniejszego problemu. Co pokazuje nam, że jakikolwiek rozwój postaci albo motywacja bohaterów nie istnieją nawet w najmniejszym stopniu. Ich zachowanie i to, jakie akcje podejmują, jest kierowane niczym liść na wietrze. Postacie w netflixowym Ni no Kuni są bardzo blisko do bycia kolejną wersją Biby z Kabaneri, ale dzięki Bogu mieli jakieś swoje momenty, co ich uchroniło przed tym. Ale tylko ledwo. Szczerze mówiąc, jeżeli macie ten film na swojej kupce wstydu, ale nie czujecie, że chcecie go oglądać z jakichś powodów, to śmiało możecie go ominąć. Nie jest to dzieło, które wywrze na was takie wrażenie, że nagle uznacie, iż nic lepszego w życiu nie widzieliście. Nie jest to również film, który przetrwa jakąkolwiek próbę czasu. Bardziej czułem, że jest to wysokobudżetowa reklama gier, które go poprzedzają i to po nie radzę sięgnąć zamiast po ten film. Jestem pewny, że będziecie wtedy obcować z o wiele lepszą historią, postaciami i najwspanialszą wersją innego świata. Plus, jest o wiele więcej lepszych filmów na podstawie gier, które powinniście obejrzeć, więc na spokojnie możecie ten pominąć. Chociaż nie powiem. Chciałbym, żeby powstała inna wersja pełnometrażowego Ni no Kuni, gdzie studio odpowiedzialne za nią starałoby się uchwycić magię pierwszej odsłony gry. A tymczasem dziękuję wszystkim moim patronom za wsparcie i przypominam, że w opisie odcinka znajdują się linki do wielu ciekawych stron. I do następnego razu. Cześć!